Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj filmik, bardzo ciekawy wydaje mi się. Otóż top 13 takich seksownych, powiedzmy, zwracających uwagę otoczenia perfum dla mężczyzn. Wiem, że tytuł jest dosyć clickbaitowy, no jeśli... Mówiąc seksowne perfumy, mam na myśli perfumy uważane przez ogół społeczeństwa za przyjemne, kuszące, atrakcyjne. Coś takiego. Perfumy te są raczej komplementogenne, mają taką naturę, raczej wyraźnie projektujące, aby inni nas czuli, co jest w tym przypadku raczej dosyć istotną kwestią. Także tak. I no, perfumy męskie, no ogólnie osoby dowolnej płci mogą nosić te perfumy jak najbardziej. No, perfumy płci nie mają, noście co wam się podoba, aczkolwiek no chodzi... Zawieram tutaj perfumy przez ogół społeczeństwa i przez producentów uznane za męskie, uznawane za męskie, tak typowo. Także tak. Film miałem wypuścić już jakiś czas temu, ale no, przygotowania zajęły mi trochę dłużej, ale absolutnie nie żałuję, gdyż no, odkryłem naprawdę sporo ciekawych perfum i przewąchałem wiele perfum, których bym, gdyby nie ten film, gdyby nie pomysł na ten film, bym nie przewąchał. Także jestem bardzo, bardzo wdzięczny, że ktoś mi chyba kiedyś podsunął pomysł zrobienia czegoś takiego i szukałem takich tańszych, bardzo takich naprawdę fajnych, przyjemnych perfum męskich w perfumeriach sieciowych i znalazłem naprawdę kilka fajnych perełek, także no. Jeśli chodzi o trwałość i projekcję, no to zdecydowanie jest to moje własne odczucie, tyle ile na mnie się to siedziały na skórze, tak jak ode mnie się, odrywały się od mojej skóry, no, chodzi mi o projekcję. Także no, jest to czysto subiektywne, pamiętajcie, że na waszej skórze może być zupełnie inaczej, bo perfumy bywają kapryśne. Jeśli chodzi o kwotę, dlaczego do 150 zł? Bo no za mniej ciężko dostać naprawdę dobre perfumy, do 100 zł coś się tam znajdzie, ale jednak to 150 to jest taka optymalna granica. No, wiadomo, no do 300 znajdziemy naprawdę super perfumy, odtąd zaczynają, możemy znaleźć tam pozycję od Diora czy Chanel, no ale no wiadomo, nie każdy może sobie na to pozwolić, nie każdy chce sobie na to pozwolić, bo nie jest, nie wiem, fanatykiem perfumiarstwa. Także tego. Dlatego myślę, że 150 zł to takie optimum. Czasami ceny będą większe o 10-20 zł, jest to oczywiście plus minus 150 zł, tak? No i podaję cenę za produkty, ale powiem jeszcze, ile mniej więcej kosztują testery tych perfum. Szukajcie testerów, bo warto. Ceny są aktualne na chwilę publikacji materiału. Nie wiem, jak oglądasz ten film za rok, no to może ceny są inne, tańsze lub mniejsze lub większe. Prawdopodobnie większe. Będą to również perfumy raczej oryginalne. W sensie nie, że podróg nie umieszczą. Chodzi mi, że będą to perfumy raczej, które nie starają się udawać innych perfum. Nie będą to klony. Raczej takie stricte klony, stuprocentowe klony. Starają się, żeby były to perfumy różne. Niektóre ciepłe, niektóre świeże, niektóre bardzo uniwersalne, niektóre trochę mniej, na różne pory roku. No i nie będzie tu raczej perfum arabskich i perfum z Zary, mimo że wiem, że można znaleźć wśród nich wiele skarbów naprawdę, ale no nie znam tych perfum, jakoś nie siedzę w tym jakoś specjalnie i plus często szczególnie te perfumy z Zary albo marek takich jak Rasasi lub Al-Haramain to klony, także raczej na tej liście ich nie będzie. Dobra, tyle mojego gadania. Zacznę może od wyróżnień, nie od topki. Pierwsze wyróżnienie wędruje do klona, do perfum marki Kelsey Berwin, nieważne. W każdym razie jest to Zeus. Zeus jest naprawdę bardzo, bardzo dobrym klonem Invictusa. Ma też w sobie nieco z Blue de Chanel. No, czyli pachnie jak guma do rzucia, no powiedzmy. Jest owocowy, świeży, podobający się naprawdę wszystkim. Ma bardzo dobrą trwałość, bardzo dobrą projekcję i są to po prostu bardzo dobre perfumy, naprawdę. I byłyby spokojnie, myślę, w top 3 na mojej liście, ale jednak jest to niemalże 100% klon Invictusa, także jest to tylko wyróżnienie. Kolejne wyróżnienie wędruje do perfum marki Al-Haramain i jest to Laventure.
Jest to świetny klon, naprawdę świetny klon, dużo droższych znanych w tym naszym perfumowym gronie. Klon niszowych perfum Creed Aventus. Na mojej skórze był to zdecydowanie najlepszy, najtrwalszy i najlepiej projektujący ze wszystkich klonów. Tak bardzo mi się podobał, że swego czasu sprzedałem oryginał, gdyż nie wyczuwałem między nimi dużej różnicy. A skoro nie czuć różnicy, to po co przepłacać? I to prawie że 10-krotnie. Jak pachną te perfumy? Bardzo męsko, bardzo świeżo, drzewnie, owocowo. Trwałość i projekcja miały znakomite, lepsze niż oryginał, a przynajmniej tak było jakieś 5 lat temu, gdy je poznawałem, gdy je miałem. Nie wiem, jak obecnie to wygląda, bo obecnie ich nie mam i no po prostu nie testowałem ich bardzo długo, więc może obecne wypusty są trochę gorsze. W każdym razie ja jestem wierny oryginałowi jednak Aventusa. Tak po wielu testach stwierdziłem, że jednak oryginał to jest coś, co do mnie przemawia. Ale myślę, że warto sprawdzić zdecydowanie. Cena to jakieś 130 zł za 100 ml i za tę cenę zdecydowanie warto rzucić okiem. Kolejne wyróżnienie wędruje do Energize'a od Hugo Bossa. I kosztuje on około 130 zł za 125 ml. Opisywałem go szerzej w mojej topce perfum wiosennych. Polecam rzucić okiem gdzieś tam, wam wyskoczy odnośnik. Są to świeże, bardzo oryginalne, energetyzujące wręcz, jak sama nazwa wskazuje, bardzo komplementogenne i kuszące perfumy. Zapach jest owocowy, musujący, soczysty, mamy tu cytrusy, mamy owoce tropikalne, mamy również drewno tekowe, które nadaje tu takiej typowej, nieco szorstkiej męskości. I może nie brzmi to jakoś super oryginalnie i super sexy, ale uwierzcie, że tak jest. A przynajmniej tak było, gdyż nie wiem, jak pachną obecne wypusty. Nie miałem z nimi do czynienia, mam tylko starą flaszkę rok po premierze kupioną. Flaszkę z roku premiery, powiedzmy rok po premierze. No a podobno nowe wypusty już nie pachną tak dobrze i nie pachną tak mocno, stąd pozwolę sobie je umieścić tylko w wyróżnieniach. Kolejny przedostatni już na liście wyróżnień to Versace Eros. Można kupić za około 150 zł za tester 100 ml. I jest to z pewnością wielu wam znany zapach, jednakże ja osobiście Erosa zbyt mocno nie znam i nie znam go aż tak dobrze, by umieścić go na liście. Gdzieś go tam kiedyś przelotnie wąchałem na bloterku i na skórze i szczerze mówiąc jakoś mnie nie zachwycił specjalnie. Aczkolwiek myślę, że warto o nim wspomnieć, bo to takie ciepłe, słodkie, kojarzące się nieco z miętową gumą balonową pachnidło. Taki fajny, imprezowy zapach, spodoba się na pewno dużej ilości osób. Myślę, że jak przetestuję go lepiej, to może kiedyś zrobię recenzję albo umieszczę go w kolejnej podobnej topce. I przechodząc z Erosa do Jean Paul Gaultier Le Male Eau Fraîche. Są to perfumy bardzo w klimacie Erosa, wydaje mi się. Też miałem kiedyś flakon tych perfum, a się ich pozbyłem, a to już mniejsza. Taki miły, słodko, świeży, gumobalonowy zapach. Wiem, że Jean-Paul Gaultier wypuszcza co jakiś czas tą wersję Eau Fraîche. Wiem, że był Papaj, był Superman, obecna edycja nazywa się André i można je kupić za około 160 zł za 125 ml i myślę, że myślę, że za tę cenę warto sprawdzić. No i topka. Taka już prawilna topka. Dodam tylko, że wszystkie z tych perfum są naprawdę fajne i miejsca na tej liście są bardzo, bardzo subiektywne. 13 miejsce na liście nie oznacza, że są to perfumy złe lub gorsze od innych. W tej liście nie ma perfum złych, nie ma perfum lepszych i gorszych. Wszystkie mają naprawdę coś fajnego, wyjątkowego do zaoferowania. Także zaczynajmy od miejsca 13, czyli Montblanc Explorer. Montblanc Explorer kosztuje około 160 zł za 100 ml. Tester można wyrwać taniej, obecnie około 140 zł, ale widywałem również taniej, nawet koło stówki kiedyś chyba były, że trzeba polować. Zapach jest wyraźnie inspirowany dużo droższym Aventusem od Creed'a, o którym już dzisiaj wspominałem. Choć według mnie absolutnie nie jest to kopia 1:1. Jeśli chcesz wiedzieć o nich więcej, to odsyłam do mojej recenzji porównawczej, wyskoczy wam link gdzieś u góry. Jest to czysty, metaliczny, nowoczesny, drzewno-cytrusowy i wyjątkowo, wyjątkowo męski zapach. Są to perfumy bardzo uniwersalne, które szczególnie polecam osobom, które nie mają wielu perfum w kolekcji albo po prostu chcą mieć tylko jedne perfumy na wiele okazji. Gdyż no, są to perfumy bardzo, naprawdę bardzo uniwersalne, nadadzą się na każdą okazję, na każdą porę roku.
jeśli chodzi o trwałość tych perfum, to jest na mnie dosyć kapryśna. Raz trwa 4 godziny, raz trwa 6 godzin, raz trwa 8. Projekcja przyzwoita, całkiem stonowana, ale jest całkiem wyczuwalny. No i tyle. I polecam, ale miejsce tylko 13, gdyż uważam Explorera za bardzo dobre perfumy, jednakże nie są to raczej perfumy dla każdego i potrafią, myślę, zniechęcić i nieco drażnić to swoją metalicznością, świeżością. Szczególnie wąchane z bliska, bezpośrednio ze skóry, ale to, co dolatuje ludziom nam do nosów, z daleka, z odległości, jest naprawdę świetne i wzbudza zainteresowanie. Miejsce 12. First Instinct od Abercrombie & Fitch. 120 zł za 100 ml, tester nawet za 8 dyszek. Jest to fajny, miły słodziak, nieco właśnie w klimatach invictusowych. Jednakże nie ma tu raczej mowy o klonie. Poza tą dawką słodyczy w stylu gumy do rzucia mamy tu taką wodną, świeżą, owocową nutę, coś ale melon, może arbuz. Jest słodko, świeżo, nieco tropikalnie. Zapach jest bardzo fajny, po prostu, bardzo przyjemny. Są to perfumy, które chyba nie mogą się otoczeniu nie spodobać, tak mi się wydaje. Miałem swego czasu kilka flakonów tych perfum, bo wyrwałem je w bardzo dobrej cenie, dlatego kupiłem aż kilka. Ale były dla mnie zbyt przeciętne, zbyt zwyczajne i wszystkie sprzedałem znajomym albo dałem ludziom na urodziny i wszyscy byli nimi szczerze zachwyceni, naprawdę. Ogólnie trwałość jest okej, ma to około 6 godzin, projekcja na początku jest wyraźna, potem już raczej delikatna. Taka akurat na lato, może na jakieś letnie imprezy, letnie wieczory. Jest tak nisko na liście, nie oszukujmy się, 12 miejsce to raczej dosyć nisko, gdyż nie uważam tych perfum za specjalnie dobre. Opinie w internecie również są mieszane, ale ludziom w moim otoczeniu bardzo się podobał, naprawdę bardzo, bardzo, zarówno kobietom, jak i mężczyznom. Także chyba polecam. Miejsce 11. Wędruję do perfum marki Hugo Boss i jest to Boss Bottled Absolute. Cena tych perfum jest dosyć wysoka, bo 180 zł za 100 ml i nie umieściłbym tych perfum na liście, gdyby nie fakt, że flakon 200 ml można kupić za około 200-210 zł. Stąd są one na liście. Są to bardzo przyjemne, bardzo bezpieczne perfumy w stylu klasycznego Bossa Bottled. Główną rolę gra tu raczej właściwie to bardzo syntetyczne jabłko, takie zielone jabłko, ale nie, że to źle, to pachnie naprawdę przyjemnie. Taki aromat zielonego jabłuszka. To wszystko jest doprawione cynamonem, cukrem, do tego mamy odrobinę śliwki, skóry, takiej suchej słodyczy, przez co kojarzy mi się osobiście ze świetnymi Carolina Herrera C.H. Men, może ktoś kojarzy. Jest to takie nieco właśnie połączenie oryginalnego Bossa i tej pozycji od Karoliny Herrery. W każdym razie, to bardzo ładne, bardzo uniwersalne perfumy do casualowego stroju, do koszuli, na imprezę, na randkę, do pracy, na zimę, na lato. Wydaje mi się, że są to perfumy, które sprawdzą się wszędzie, sprawdzą się przy każdej, dosłownie każdej okazji. No i tyle. Trudno je nazwać zachwycającymi, naprawdę, ale z drugiej strony nie wyobrażam sobie, aby mogły się komuś nie spodobać. Trwałość tych perfum jest bardzo dobra, spokojnie 8 godzin, projekcja raczej średnia i stonowana. W każdym razie polecam. Miejsce 10. Guerlain L'Homme Idéal. Mówimy tu o wodzie toaletowej. Produkt kosztuje ponad 200 zł za 100 ml, ale tester obecnie można wyrwać za jakieś 160 zł. Są to perfumy raczej cięższe, słodkie, jesienne, zapach jest bardzo ciepły, wyczuwamy tutaj cynamon, różne przyprawy korzenne, właśnie te aspekty korzenne wnosi tutaj tonka. Tonka wnosi również takie aspekty deserowe, kojarzące się nieco ciasteczkowo, może czekoladowo. Do tego główny bohater tych perfum, czyli wiśnia. Albo migdał. Bez różnicy. Za zapach kojarzący nam się z wiśniami lub migdałami odpowiada ta sama molekuła, ciekawostka, aldehyd benzoesowy. I mimo braku w spisie nut wyczuwam tutaj również wyraźnie tytoń, chociaż jest to pewnie zasługa aromatu wiśni. W każdym razie ta nuta daje tu takiej nieco szorstkiej, przyciągającej, kuszącej męskości według mnie. Ogólnie jest to naprawdę, naprawdę świetna rzecz i bardzo, 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 bardzo te perfumy polecam. Aczkolwiek niestety parametry tych perfum nie są zachwycające, na mojej skórze około 6 godzin trwałości przy maksymalnie średniej, bardzo stonowanej projekcji, stąd tylko miejsce 10.
Ale jeśli potrzebujecie takich seksownych, kuszących perfum, które trzymają się bliżej skóry, to spokojnie możecie je przenieść kilka miejsc w górę. Miejsce 9 wędruje do perfum marki Mercedes-Benz. Jest to Mercedes-Benz Club Black. Około 150 zł za 100 ml. Są to wyjątkowe, bardzo oryginalne perfumy. Uważam, że jest to zapach bardzo, bardzo ciekawy, gdyż pachnie on drewnem. Pachnie słodką, puchatą wanilią, ale doprawiony został metaliczną, słoną świeżością, kojarzącą się z morzem i z proszkiem do prania. Prawdopodobnie, nawet nieprawdopodobnie, co jestem niemalże pewny, że jest to zasługa połączenia bergamotki i ambroksanu. Kojarzy się nieco jadalnie, tak nieco deserowo, coś jak creme brulee, może z nutą soli morskiej, podany na kawałku suchego drewna. Tak można by opisać te perfumy. Polecam zdecydowanie wszystkim miłośnikom słodyczy w perfumach, szczególnie na jesień i na zimę. Są to perfumy zdecydowanie zwracające na siebie uwagę i nie tylko ze względu na zapach, ale również ze względu na parametry, gdyż trwałość tych perfum jest naprawdę bardzo wysoka, od 8 do 12 godzin nawet na mojej skórze. Projekcja mocna, wyraźna i ostrzegam w tym miejscu, że nie jest to typowy przyjemniaczek i perfumy temu mogą się nie spodobać, ale jest to zapach na pewno wyjątkowo oryginalny i zasługuje na uwagę. Na miejscu 8 mamy pozycję od Prady, jest to Luna Rosa Carbon. Flakon 100 ml kosztuje około 200 zł, ale te stery często pojawiają się poniżej 150 zł. Szczególnie w perfumeriach El Nino i perfumerii Eglamour, także polecam polowanie. Uważam te perfumy za fantastyczne pachnidło, naprawdę. Jest to odpowiedź Prady na ten cały niebieski trend w perfumiarstwie. Z charakterem całkiem podobne do Bleu de Chanel albo jeszcze bardziej do Sauvage Diora. Aczkolwiek nie są tak agresywne i tak mocne jak Sauvage, to na pewno nie. Pachną nowocześnie, pachną świeżo, pachną mineralnie. Wyczuć możemy tutaj lawendę, cytrusy, pieprz, ambroksan i charakterystyczne dla serii Luna Rosa takie pudrowe, myślę, to jest dobre określenie, ciepło w tle. Polecałbym te perfumy raczej dojrzałemu, pewnemu siebie mężczyźnie, tak mi się te perfumy kojarzą, tak mi właśnie pachną. Myślę, że świetnie sprawdzą się do koszuli oraz nawet do garnituru. Myślę, że to taki klimat. Z pewnością wzbudzą pozytywne reakcje otoczenia, jestem tego niemalże pewny. Trwałość tych perfum jest bardzo dobra, około 8 godzin na mojej skórze. Projekcja niezła. Nie jest to killer, ale zdecydowanie go czuć. Kocham, że ktoś akurat zaczął kosić trawę, jak zaczynam to nagrywać. No nic, idę zamknąć okna, mam nadzieję, że nie będzie aż tak słychać szumu. Zaraz wracam. No nic, chyba trochę szumi, ale już zacząłem nagrywać, to już nagram do końca, trudno. Mam nadzieję, że muzyka w tle to trochę zagłuszy. W każdym razie, 7 miejsce wędruje znowu do perfum marki Montblanc i jest to Legend Night. Około 140 zł za 100 ml, tester kosztuje około 100. Są to perfumy bardzo ciekawe. Myślę, że można je opisać słowem ciekawe raczej, bo w otwarciu mamy owoce, głównie jabłka i pomarańcze, mamy do tego nieco mydlanej lawendy, taką słodką, deserową nutę kojarzącą się może nieco z budyniem waniliowym, wafelkami, może z karmelem. Z czasem te świeże mydlane nuty się wyciszają, zostajemy ze świetnie pachnącym naprawdę waniliowym deserem, może z odrobiną owoców. Bardzo ciepły, miły, atrakcyjny zapach. Wyobrażam sobie, że perfumy te naprawdę mogą budzić zainteresowanie ze względu na oryginalną woń, ale też ze względu na swoje parametry, gdyż trwałość jest bardzo dobra, około 8 do 10 nawet godzin. Projekcja średnia do wyraźnej. Ogólnie nie zabija on otoczenia, ale jest on z pewnością całkiem mocno wyczuwalny. 6 miejsce, Salvatore Ferragamo Uomo. Cena to około 150 zł za 100 ml. Aktualnie jest dosyć problem z dostępnością tych perfum, wydaje mi się. Nie wiem, czy się pojawią, może je wycofują, może nie. W każdym razie myślę, że można się tam na nie czaić powoli. Nie wiem, czy ich nie wycofają niedługo. Ale nie wiem, może tak gadam. W każdym razie na pewno jest coś takiego jak Salvatore Ferragamo Uomo Limited Edition aktualnie na Notino za około 120 zł. Według Fragrantiki jest to praktycznie to samo, tylko taniej, także możecie rzucić okiem. W każdym razie, bez ściemniania, nie są to absolutnie naturalne i szlachetnie pachnące perfumy. Ale za to są trwałe, projektują i pachną po prostu bardzo dobrze. I bardzo oryginalnie, trzeba dodać, ze sprawą tego całego akordu tiramisu. I faktycznie pachnie to nieco jak tiramisu, pachnie deserowo, pachnie kawowo, pachnie jadalnie.
Do tego całego tiramisu mamy nieco drewna, mamy tonkę i takie połączenie bergamotki, ambroksanu, pieprzu nadaje tym perfumom świeżości i sprawia, że perfumy te naprawdę, naprawdę świetnie projektują. Wydaje mi się, że ich taka apetyczność, ich deserowość z pewnością spodoba się otoczeniu. Dodajmy tego świetną, przekraczającą 8, może nawet 10 godzin trwałość. No nic, no jest to zdecydowanie rzecz godna polecenia. Miejsce piąte wędruje do perfum Versace, jest to Dylan Blue. Dylan Blue kosztuje około 200 zł za 100 ml, ale tester spokojnie można wyrwać za 150. Jest to kolejny przedstawiciel perfum niebieskich w klimacie Blue de Chanel albo Savage'a. Są to perfumy eleganckie, zdecydowanie naprawdę pachnące męsko. Jeśli miałbym pisać ich charakter, to powiedziałbym, że są świeże, nowoczesne, metaliczne. Naprawdę sprawdzą się doskonale w każdej okazji, na każdą okazję. Jeśli chcesz pachnieć po prostu świetnie, czysto, jak zadbany, atrakcyjny mężczyzna, to wydaje mi się, że powinieneś sprawdzić tą pozycję obowiązkowo. I owszem, pachną syntetycznie, ale co z tego, skoro są bardzo przyjemne? No uważam, że ta syntetyczność to wcale nie jest żadna wada. Szczególnie w tym przypadku na pewno nie jest to wada. Trwałość tych perfum jest świetna, od 8 do 10 godzin na mojej skórze. Projekcja wyraźna, ale nie zabijająca otoczenia. Czego chcieć więcej? Miejsce czwarte wędruje do perfum, które mnie naprawdę pozytywnie zaskoczyły, a mianowicie do Mont Blanc Legend Spirit. Tester kosztuje około stówki, produkt 130 zł około aktualnie. Nie spodziewałem się, że te perfumy tak mi się spodobają, gdyż nie przepadam za perfumami w klimatach takich Invictusowych, już nazwijmy to tak. No a tu proszę, no są to perfumy w klimatach Invictusowych, ale zdecydowanie nie jest to klon Invictusa. Od początku mamy do czynienia z takim typowym gumobalonowym akordem, ale całość jest taka świeża, taka wodna, tropikalna. Owoce tropikalne są tu wyraźnie wyczuwalne, sam czuję tutaj kiwi, może banana, może odrobinę papai. W tle mamy również nieco lawendy i bergamotki, które odświeżają te perfumy i nadają im takiego czystego, kojarzące się może nieco z proszkiem do prania klimatu. Uważam te perfumy za świetne na letnie wieczory, letnie imprezy. Podobnie jak First Instinct od Abercrombie & Fitch kojarzy mi się z jakąś taką nadmorską zabawą, z jakąś imprezą nad morzem, na plaży. Z tym, że pozycję od Montblanc cenię sobie zdecydowanie bardziej. Jest po prostu ciekawszy i tyle. Parametry tych perfum są przyzwoite, trwały 6 godzin, projekcja z początku wyraźna, potem już raczej stonowana. No ale są to perfumy raczej letnie, także no nie wymagajmy nie wiadomo jakiej trwałości. Też myślę, że nie jest ona pożądana w perfumach letnich, aż tak zabijająca trwałość i projekcja, bo potrafią takie perfumy latem zmęczyć. No i czas na top 3. Nie ukrywam, że wszystkie perfumy z tej trójki są nieco do siebie podobne, bo są takie ciepłe, otulające, właśnie takie nieco raczej jesienno-zimowe. No a co ja poradzę, że to mój ulubiony typ perfum? No nic nie poradzę, tak mam. W każdym razie trzecie miejsce, Mercedes-Benz Select Night. Cena około 130 zł za 100 ml. Jest to jedno z większych dla mnie zaskoczeń. Po marce samochodowej nie spodziewałem się cudów, a okazały się to być naprawdę świetne perfumy. Ciepłe, korzenne, przyprawowe, nieco musujące. Jak ktoś zna, to są to perfumy nieco w klimatach Spice Bomba albo Noir Extreme od Toma Forda. Jest to właśnie ten taki przyprawowy, świeżo ciepły klimat. Czujemy tutaj wanilię, cynamon, drewno, nieco białych kwiatów. Zapach jest słodki, kremowy i naprawdę, naprawdę po prostu fajny, ładny. I nie wyobrażam sobie, że mógłby się komuś nie spodobać. Ma dobrą trwałość, 6 do 8 godzin, projekcja jest przyzwoita, nie zabija on otoczenia, ale jest wyraźnie wyczuwalny. Zwraca uwagę otoczenia, pachnie bardzo ciepło, pachnie tak zachęcająco, aż chce się wbić nos w skórę osoby noszącej te perfumy, naprawdę. I wąchać. Naprawdę ładne pachnidło. Numer 2. Azzaro Wanted by Night. Około 160 zł za 100 ml. Zarówno produkt, jak i tester tyle kosztuje. Po przeciętnych Wanted nie spodziewałem się zbyt wiele, ale tu proszę. Flanker z dopiskiem by Night okazał się być zapachem zdecydowanie nieprzeciętnym. Są to perfumy naprawdę dobre i są one tak dobre, że mocno zastanawiam się sam nad flakonem tych perfum. Jest miły, jest ciepły, jest otulający. Myślę, że idealny na jesienne lub zimowe wyjście, może na randkę.
Są to perfumy kojarzące się nieco świątecznie. Myślę, że drugiej osobie naprawdę trudno się będzie od noszącego te perfumy oderwać. Bo jest to zapach śliczny, jest to zapach bardzo, bardzo kuszący. Główną rolę grają tu przyprawy korzenne, przede wszystkim słodki cynamon. Poza tym mamy taką mandarynkę, przez właśnie tą mandarynkę te perfumy kojarzą mi się tak bardzo świątecznie. Słodką, bardzo dojrzałą mandarynkę. Nieco nut balsamicznych i owocowych, nieco nut jadalnych, deserowych, coś w stylu karmelu, ciasteczek, może trochę orzechów laskowych. Naprawdę, naprawdę świetna, świetna rzecz i są to perfumy naprawdę zwracające na siebie uwagę. Trwałość jest świetna, bo do 10 godzin na mojej skórze. Projekcja wyraźna, ale nie drażniąca, zostawia za sobą miły ogon. Naprawdę jest to rzecz godna polecenia. Pierwsze miejsce wędruje do perfum raczej niezbyt szeroko znanych. Jest to Latafa Ragba. Około 100 zł za 100 ml za flakon. I uwaga na flakon, bo istnieją chyba różne ragby. Istnieje Ragba Wood Intense, to nie ten zapach. Ten flakon, który się tam, tu Wam pokaże chyba z tej strony, to jest właśnie to, czego powinniście szukać. Jest to śliczna rzecz. Naprawdę, po prostu. Perfumy te są bardzo ciepłe, bardzo otulające, atrakcyjne, zwracające uwagę otoczenia swoją oryginalnością i gwarantuję, że mało kto będzie pachnieć tak jak Wy. Nie wiem, ja będę pachnieć tak jak Wy, bo ja bardzo te perfumy lubię i używam bardzo często w sezonie jesienno-zimowym, ale naprawdę tych perfum nie zna zbyt wiele osób i nic właściwie nie pachnie specjalnie podobnie do nich, szczególnie na półkach mainstreamowych perfumerii. Mamy tutaj wanilię, mamy cukier, mamy suche drewno, nieco dymu, odrobinę owoców. Mi osobiście kojarzą się te owoce z konfiturą malinową. No, piękne perfumy za niewielkie pieniądze. Z ogromną przyjemnością noszę je jesienią, noszę je zimą, ale nawet w cieplejsze dni, nawet latem potrafią świetnie zagrać, naprawdę. Tylko trochę może skromniejszą aplikację trzeba sobie zapodać na skórę. W każdym razie trwałość tych perfum jest znakomita, bo około 12 godzin, czasami nawet dłużej. Projekcja jest wyraźna, jesteśmy bardzo mocno wyczuwalni, ale też zaleta tych perfum jest taka, że nie są to perfumy bardzo mocne, nie są to perfumy drażniące otoczenie, tworzą wokół noszącego taką bańkę, taką pachnącą chmurkę. To jest typ projekcji, który chyba lubię najbardziej i szczerze, szczerze te perfumy polecam. Okej, to by było na tyle. Z pewnością nie ma tu wielu ciekawych perfum, zdaję sobie z tego sprawę, ale nie będę robił top 30 albo coś, bo no mija się to z celem, to by nie było chyba zbyt mądre, tylko namieszałbym ludziom w głowie, nie wiedzieliby czego użyć, co kupić z tej listy, czym się zainteresować. Na pewno testujcie perfumy firmy Montblanc i perfumy firmy Mercedes-Benz. Nawet te, których na liście nie ma, gdyż są to marki tworzące naprawdę fajne, ładne, podobające się wszystkim uniwersalne perfumy i za niewielkie pieniądze, także sprawdzajcie. No i co? Dawajcie znać w komentarzach, czy może co pominąłem, co Wy byście proponowali w takim w miarę okrojonym budżecie, coś co podoba się otoczeniu, podoba się kobietom, podoba się mężczyznom, jest uznawane za seksowne. I tyle. Tyle ode mnie. Dziękuję za uwagę. Dzielcie się w komentarzach i pa pa. Do zobaczenia. Do usłyszenia.